Rafał Ziemkiewicz, witam serdecznie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj ze mną Joanna Miziołek, Stanisław Janecki i Andrzej Stankiewicz. Dzień dobry. Kawał tygodnia. Słyszałem, żona do męża, ile wczoraj wypiłeś, mąż, co mi tu będziesz robić audyty. Myślę, że słowo audyt zrobiło wielką karierę, chociaż jako żywo to, co mieliśmy w tym tygodniu, w ścisłym sensie z audytem, nie ma nic wspólnego przecież. Z jednej strony tak, bo część z tych spraw rzeczywiście była już opisywana przez media, więc to, co usłyszeliśmy, to mam wrażenie, że w dużej części to też była publicystyka, oprócz tych twardych liczb i twardych, powiedzmy, dowodów, których jeszcze nie zobaczyliśmy na piśmie, bo ja cały czas czekam ten audyt na piśmie. Bo jednak, żeby to wszystko skonfrontować, tak samo w przypadku tych doradców, zawyżanych stawek dla doradców, o których mówił minister Jackiewicz, no to potrzebujemy jednak twardych danych. Jaka firma, jak spółka, kiedy, od kogo. No ale sąd też uzasadnienie na piśmie daje po pewnym czasie. Sędzia Łączewski, to nawet pamiętam, że pisał je chyba ponad pół roku, w związku z czym nie wiadomo... Zawierało elementy filozoficzne. Nie wiadomo, jak długo będzie trwało to uściśle audytów. No tak, ale z drugiej strony ministrowie też od kilku miesięcy podobno nad tymi wszystkimi audytami już pracowali. Tutaj słyszymy w mediach, że dowiedzieli się w niedzielę, że mają już ogłaszać te audyty, ale ja od Beaty Kempy słyszałam, że oni cały czas to przygotowują. Więc skoro to tak długo przygotowali, to pewnie już będziemy mogli niedługo poznać jakieś konkrety, jeżeli one tak rzeczywiście są. To znaczy z jednej strony porażające oczywiście były rzeczy, o których mówił Mariusz Kamiński. O tym inwigilowaniu, czy z jednej strony dziennikarzy, czy z drugiej strony tych środowisk, telewizji Trwam, Radia Maryja, czy też obrońców Krzyża, którzy byli, tak, jeżeli rzeczywiście ktoś tam był tajnym współpracownikiem wśród nich, to są porażające informacje, bo nie wyobrażam sobie sytuacji dzisiejszej, w której na przykład zwolennicy KOD-u są w ten sposób inwigilowani, no znaczy od razu byłaby wrzawa na ten temat, znaczy, więc to jest przerażające. Z drugiej strony oczywiście te wszystkie rzeczy, o których mówił Mateusz Morawiecki, też są istotne. On miał bardzo dobre wystąpienie. Ale trochę mam wrażenie, że za dużo było tej publicystyki. To znaczy ten słynny złoty Mercedes, o którym tutaj wszyscy się przekrzykiwali, czy rzeczywiście był złoty. No, jeżeli był złoty, to okazało się, że aż tyle nie kosztował. To znaczy jest takim symbolem, który trochę został już dzisiaj obeśmiany. Więc myślę sobie, że trochę tutaj Prawo i Sprawiedliwość w tym audycie za bardzo stało się takie, no, za bardzo chciało właśnie używać publicystyki, a te fakty gdzieś tam stoją z boku. Ale właśnie fakty, rzeczywiście jest tam trochę rzeczy, zakładając, że to jest wszystko prawda, no bo musimy się tak oprzeć na wiarę. Jest tam te rzeczy, które zginęły właśnie w ten idiotyczny złoty Mercedes. Myślę, że specjalnie wprowadzony, bo oczywiście nie złoty, tylko w kolorze złotym, który w dodatku nie wygląda jak złoty, tylko się tak katalogowo nazywa. To jest taka tam sobie rzucona, nie wiem, mama Madzi, złoty pociąg. No coś takiego, co ma najbardziej tępego człowieka uwagę zwrócić. Ja nie wiem, czy to było rozsądne, takie właśnie zmasowanie wszystkiego w jeden dzień, zamiast na przykład zajęcie się pewnymi sprawami, które naprawdę są sprawami poważnymi, konkretnie osobno. Miało sens. No wiedziałem, że ktoś wystąpi w obronie. Polityczne. To jest oczywiste. To jest tak jak z 500 zł, które ludzie dostają do ręki. To znaczy, po pierwsze, jeśli nazwie się to audyt, to to brzmi bardzo poważnie, serio i ma wrażenie takiego pełnego remanentu ze wszystkimi szczegółami. Po drugie, jeśli się to skumuluje, to ludzie przez programy informacyjne, bo nie wszyscy muszą to śledzić, dostaną taką dawkę informacji, która ich przynajmniej zastanowi, niektórych przestraszy, niektórych wzburzy, więc natychmiast tworzy się odpowiednia atmosfera. Po trzecie, daje to przewagę nad tymi, do których to się odnosi, czyli nad Platformą przede wszystkim i PSL-em, którzy muszą gonić i cały czas są w niedoczasie. To jest taki jak paradoks, nie wiem, strzały czy żółwia, te starożytne, słynne paradoksy, że się nigdy tego nie dogoni. I efekt jest osiągnięty, bo po pierwsze oni się tłumaczą. Ludowa mentalność jest taka, że jak się ktoś tłumaczy, to znaczy, że się czuje winny. I oni nie skończą się tłumaczyć i nieustannie będą się tłumaczyć, robić didaskalia do wcześniejszych tłumaczeń i tak dalej, co wikła ich w
wyjaśnianie czegoś, co jest traktowane przez szeroką publiczność jako przekręty, zaniechania, chciwość, no jako różne grzechy. Czyli na poziomie socjotechnicznym to jest dobrze rozegrane, a na poziomie merytorycznym to jaki komunikat idzie? Otóż ja to nazwałem na piśmie w minionym tygodniu, że pokazano ferajne, bo to jest mentalność. Taśmy to uzupełniają, ferajne, która czuje się Staszku, ale co bezkarnie. Co w tym nowego? No te ferajne pokazały nic. Już taśmy. Nic. To są cały czas rzeczy. No było parę nowych faktów rzeczywiście, ale o tym, że operacja pod krzyżem to była zrobiona przez służby niewątpliwie, to nie ma wątpliwości od, myślę, nikt, kto się tym zajmował w sensie dziennikarskim od dawna. No, ale masz całe państwo. Masz od Ministerstwa Kultury, no Ministerstwa Sportu, przez MSZ, MSW, tajne służby i podsłuchiwanie dziennikarzy i Jana Olszewskiego. Pewna wiedza i pewne intuicje dotyczące tego, że rządy obojga PSL-i, jak to sobie pozwalam nazywać, czyli tego wsiowego i tego miastowego, to były rządy bandy cwaniaczków, tylko ta wiedza została zagregowana, można powiedzieć. Tak? To wszystko żeśmy wiedzieli, ale teraz no tylko znowu nic konkretnego nie weszło. Nazwiska, adresy, kontakty. PiS rządzi już pół roku. Ja zaczynam tracić cierpliwość. Jeżeli to miało być zagranie polityczne, to okej, ja to rozumiem. No. Partia rządząca próbowała odwrócić uwagę od jakiejś tam konsolidującej się mniej lub bardziej udanej opozycji i jej się to udało. Natomiast po pierwsze, miałam masę zastrzeżeń do tego spektaklu. Po pierwsze, państwo, w którym trzeba zrobić specjalny zryw, żeby znaleźć nieprawidłowości, to nie jest normalnie działające państwo. A zatem ten audyt nie jest dowodem na siłę, tylko na słabość. Raz. Dwa. PiS miał pół roku rządów, mógł składać doniesienie do prokuratury na bieżąco w ramach znajdowania rozmaitych przekrętów. Trzy. Każdy mniej lub bardziej rozgarnięty człowiek, który przez ostatnie 8 lat czytał gazety, zna 99% tych spraw. Co więcej, ja się nie dowiedziałem żadnych kulisów afery taśmowej, hazardowej, stoczniowej, więcej niż do tej pory wiedziałem. A zatem te główne afery nawet rządu, z którymi Platforma miała problemy, bo wyszły w czasie jej rządu względu na działalność mediów albo kelnerów, one nie zostały rozwinięte, uzupełnione. Oprócz wystąpień oskarżycielskich, takie jak wystąpienie ministra Jackiewicza, zaraz chętnie dłużej na ten temat porozmawiam, czy ministra Kamińskiego także chętnie dłużej, no, które były zestawem rzeczywiście zastrzeżeń i miały pokazywać nieprawidłowości, inna rzecz, czy one są realne i na ten temat chętnie porozmawiam. Ale były też wystąpienia stricte polityczne. Jeżeli ktoś ma inny plan w zakresie, nie wiem, edukacji, pomocy społecznej, to nie jest żaden audyt. Po prostu ma inny projekt polityczny. Więc występowanie wszystkich ministrów nie miało sensu, bo no, część z nich niczego nie znalazła. Taki był prikaz, że każdy minister ma... Ja rozumiem. I jeszcze jedna rzecz. Zilustrować, powiedzmy, było masa, no może nie masa, było trochę obłudy. Minister Morawiecki, który mówi, jeździliście z połówką polskiej flagi do Brukseli. Panie premierze, przez 2 lata doradzał pan Tuskowi, trzeba było mu doradzać, żeby zabrał drugą połówkę flagi do Brukseli. To raz. Dwa. Minister Gowin, który recenzował swoje, chyba rozumiem, 6 lat w Platformie. I jego niechęć do minister Kudryckiej, z którą darł koty, kiedy był ministrem sprawiedliwości i na radach ministrów nie cierpiał jej, bo zawsze dołączała do Tuska, jak razem ruszali na niego, było widać w jego wystąpieniu. A zatem napięcie między Macierewiczem a Siemoniakiem, napięcie między Kamińskim a Biernackim, było widać, takie między Jackiewiczem a Gradem, było widać osobiste animozje. To nie była chłodna relacja z tego, co się działo. Powtarzam, zabrakło tam wielu elementów, które znaliśmy wcześniej, nie było żadnych szczegółów nowych afer, żadnych szczegółów starych afer i nie było żadnej nowej, poważnej afery, żeby ktoś kogoś złapał za rękę i powiedział bratki. Co więcej, jedno zdanie tylko. Pan minister Waszczykowski naprawdę, który miał wystąpienie stricte polityczne, oprócz bączka, ołówka i tak dalej. I stołu do masażu. Panie ministrze, trzeba było poczytać gazet. Dziennikarze donosili o ustawianych przetargach w MSZ-cie. CBA badało rozmaite rzeczy w MSZ-cie. No gdzie są informacje na ten temat? Dodam to, że klub Kukiz przypomniał, skorzystał z okazji przypomnieć. Ja tu chyba nawet na tej antenie mówiłem, w 2015 roku taka
tandecka fundacja Grabskiego zrobiła raport pod tytułem Polska niegospodarna. I on był zrobiony po prostu na podstawie raportów NIK-u, trochę informacji prasowych, trochę własne, ale powiedzmy, że nieporównanie mniejsze były możliwości niezależnej fundacji niż możliwości ministrów, którzy wchodzą do resortu i mogą wszystkie papiery z ostatnich lat zażądać do gabinetu. I naprawdę ten raport Polska niegospodarna był dużo skuteczniejszym, uważam, i bardziej konkretnym audytem niż te przemówienia. Tylko, proszę państwa, sejmowe. To nie jest wszystko takie proste. Pod koniec tamtej władzy wydano grube miliony, dziesiątki milionów na pomoc prawną. Zatrudniono najlepsze i najdroższe kancelarie, które miały poukrywać czy zalegalizować różne przekręty, szczególnie w Ministerstwie Skarbu, czyli w głównych spółkach Skarbu Państwa. Przypomnę ci jedną rzecz. Minister Czerwiński, który był przez ostatnie pół roku ministrem skarbu, był jedynym chwalonym ministrem w czasie tej debaty. Może nie korzystał... Może te spółki były, te kancelarie były dobre po prostu. Na czym polega problem? Tam są takie mechanizmy wyprowadzania pieniędzy, szczególnie w spółkach energetycznych to widać, bo to są wielkie pieniądze. Przepraszam. Tworzenie tych wszystkich spółek, córek i tak dalej. I tego nie sposób opisać z trybuny sejmowej tak, żeby po pierwsze było zrozumiałe i żeby istota rzeczy wypłynęła. No to się rzuca złotego Mercedesa. Więc mówi się takie rzeczy, które są chwytliwe, natomiast z tego, co mnie wiadomo, choćby dotyczące kwestii Ministerstwa Skarbu, to jest malutki wierzchołek tego, co dotychczas ujawniono, bo choćby niewypowiadanie tych umów BIT, czyli o wzajemnych, o ochronie inwestycji zagranicznych, toczy się 11 procesów, 9 miliardów złotych wchodzi w grę odszkodowań i nie mamy nic do powiedzenia, bo to się rozgrywa poza Polską i mogą nas obciążyć tymi historiami. Tak jak Rostowski kompletnie nie zrobił nic, to można udowodnić bardzo precyzyjnie, ale wymaga dużo czasu, żeby dziura w CIT nie wynosiła 45 miliardów złotych i żeby dziura w VAT nie wynosiła 45 miliardów złotych, bo to są wszystko, można traktować jako pewnego typu politykę, bo pozwolenie zagranicznym firmom na optymalizację podatkową, przez co miały pieniądze na to, żeby dumpingowe ceny dyktować, żeby niszczyć polską konkurencję. To są rzeczy trudne do opisania w specjalistycznym języku. To może nie należało zbierać takiej formy do ich opisywania, ale są niezwykle dotkliwe dla gospodarki. Skutki tego będziemy przez lata odczuwać. No może trzeba było to jakoś inaczej. No tak, ale z drugiej strony minister Szałamacha starał się w sposób bardziej merytoryczny, ale tak jak przemawiał, nikt tego nie mógł słuchać, okazało się ostatecznie, bo też... To się staje niezrozumiałe. To się stało i po prostu niezrozumiałe. Z drugiej strony, jeśli chodzi o to, o czym mówimy, czyli o te konkrety, o których spodziewaliśmy się od ministra Jackiewicza, no to on się tłumaczył, że nie chciał mówić o konkretnych nazwiskach, bo nie chce naruszać tych notowań spółek Skarbu Państwa, że to mogłoby w jakiś sposób wpłynąć. Jest to jakieś tam wytłumaczenie. Natomiast ja rozumiem ten zabieg jako czysto oczywiście polityczny zabieg, który ostatecznie miał zabić Platformę, jeśli Platforma nie odpowie. No a okazuje się, że dzisiaj, no tak naprawdę na boju walki staje tylko Ewa Kopacz, która praktycznie broni tej Platformy. Więc... No, ale broni jej grepsami, typu, że Macierewicz to powinien do psychiatry. No dobrze, ale słuchajcie, ale czy uważacie, że jest w porządku, i to podkreśla polityczne znaczenie tej debaty, że rząd przemawia od 9 rano do godziny tam, nie wiem, 21, a Platforma 37 minut, żeby odpowiedzieć. Jeżeli idziemy na starcie i mamy argumenty, a rząd twierdził, że ma, no to zaraz, no to zróbmy otwarcie, takie starcie właśnie, dajmy możliwość odpowiedzi ludziom i tyle, tak? Bo inaczej to wygląda jako takie celowe zagranie stricte polityczne. I ja bym chciał przejść do kilku takich najmocniejszych wystąpień. To przepraszam, tu pozwolę sobie ci przerwać i obiecuję, że w drugiej części programu zaczniemy od tych merytorycznych, konkretnych wystąpień, a teraz chwilka odpoczynku dla państwa i proszę zostać z nami.
Witam ponownie w saloniku politycznym Telewizji Republika. Dzisiaj Joanna Miziołek, Stanisław Janecki i Andrzej Stankiewicz, który obiecał, że powie o konkretnych zastrzeżeniach, które ma do konkretnych audytowych, nazwijmy to, wystąpień ministrów, a że konkretnie zaczynamy od ministra skarbu. Nie, to najpierw zacznę, ponieważ Joanna i Staszek przywołali ministra Szałamachę, no to ja się zgadzam z panem ministrem Szałamachą. To znaczy Platforma ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wpływów podatkowych, zwłaszcza za zbyt późne dostrzeżenie spadku wpływów z VAT-u i zbyt późne zaangażowanie służb specjalnych, żeby ten wianuszek firm VAT-owskich wyłudzających w ramach Unii Europejskiej, to długa i skomplikowana historia, ale pozwalający unikać wyłudzać VAT od Skarbu Państwa, że za późno się za to wzięli. Pełna zgoda, tak? Natomiast jak pan minister mówi, że położyli łapę na OFE, to ja też tak mówię, tylko ja tak mówię od lat, a PiS nigdy tak nie mówił. PiS był przeciwny OFE, tak? PiS mówi o nadmiernej fiskalizacji, pełna zgoda, Platforma podniosła VAT, ale nie słyszę, żeby miał być obniżony, słyszę, że PiS chce wprowadzić nowe podatki. Więc to jest kwestia wiarygodności. Jeśli chodzi o ministra Jackiewicza, pełna zgoda. Od lat przy wszystkich koalicjach są goście, którzy w spółkach skarbu karmią swoje psy, koty, budują sobie akwaria, kupują sobie złote Mercedesy. Tylko mam wrażenie, że pan minister po pierwsze nie dał nam pełnego obrazu, bo albo się ma władzę polityczną, władzę nad tymi facetami, on ma nad nimi władzę i wtedy mówi konkretnie kto i co, albo się wycofuje na pozycję z góry upatrzone i on to zrobił. Nie zgadzam się z takim myśleniem, że Jackiewicz mówi to, że jakiś menedżer karmił psa za pieniądze spółki Skarbu Państwa, to zaszkodzi tej spółce na giełdzie. Tym bardziej, że w wystąpieniach kilku innych ministrów jakby takiego cackania się nie było. To znaczy, jeżeli minister Kamiński wychodzi i mówi na przykład, zgłosił się do ambasady w Moskwie człowiek, który twierdzi, że w Smoleńsku doszło do zamachu Rosjanin, a agencja wywiadu wydała go Rosjanom, to jest bardzo poważne oskarżenie nie tylko, ale po drugie to jest pewna informacja do potencjalnych ludzi, którzy mogliby chcieć współpracować z polskimi służbami, bo jasno ha do was iść, jeżeli wy wydajecie własną agenturę. Więc nie było takiego cackania się, powtarzam, w wystąpieniach innych ministrów i brakowało dlatego spójności. Przyznają państwo, że informacja o tym, że polska służba specjalna wydaje informatora w służbie wrogiej jest znacznie bardziej delikatna, strategiczna i ważniejsza niż to, czy minister jeździł, przepraszam, czy jakiś prezes jeździł złotym Mercedesem, to tak? Ale jakby dotyczy przeszłości, która jest odcinana nie grubą kreską, tylko ciosem topora po każdy, prostu. Każdy na świecie, kto ma jakieś informacje o zrobieniu zdrowego rozsądku, chciałby współpracować z polskimi służbami. Myślę, że już dość znowu wracamy do wątku, że te wszystkie rzeczy to jest agregowanie pewnej wiedzy. Tylko, wrócę do mądrego słowa, modnego w tej chwili, tylko nie ma tam wiedzy nowej. Więc Jackiewicz przedstawił poważne zarzuty, nie przedstawił konkretów. W tych kwestiach, o których mówił konkretnie, że złoży doniesienia w sprawie złocieckiej prywatyzacji, także nie podał konkretów. Ja chcę konkretów, tak? Jedyny konkret to mamy postępowanie w sprawie Ciechu, zaczęty jeszcze za poprzedniej koalicji. Minister Kamiński, bardzo poważne zarzuty, ale wciąż nie wiemy, jaki był kontekst. To znaczy, czy było tak, że służby wygenerowały konflikt pod krzyżem, czy było tak, że obawiały się, że są tam prowokatorzy. Wszyscy wiemy, że byli tam ludzie, którzy byli prowokatorami. Pytanie, jaka była w tym wszystkim rola służb? Na razie wiemy za mało i o to mam do Kamińskiego pretensje. To znaczy, chciałbym się dowiedzieć, jaki był kontekst tej operacji. Podobnie inwigilacja ruchów pro-life, czy inwigilacja rozmaitych marszów opozycji. Czy to była inwigilacja grup politycznych, czy to była chęć kontroli nad środowiskami ekstremistycznymi, które próbowały się do nich podłączyć? I ja jako obserwator życia publicznego, ale także jako wyborca nie dostałem takiej pełnej wiedzy. Ja nie wiem właściwie, jakie były działania służb. Ale dostajemy obietnicę, że ta pełna wiedza ma nie, być. Nie, bo w tej kwestii to się nie dowiemy nigdy. Bo to jest trochę wszystko nie tak. Po pierwsze tak, to nie przedstawiają audytorzy, w sensie zawód audytor, tylko politycy. No to mówią językiem, diabła to się nazywa audyt? No mówiłem, po co się jak nazywa. Przedstawiają to politycy, mówią językiem politycznym i tak się komunikują, jak się zwykle komunikują. Czyli jak ktoś jest bardziej komunikatywny i językowo sprawny, to lepiej, a jak ktoś mniej, to gorzej. I to nie jest żaden ewenement. Kiedyś sobie słuchałem takiej tyrady, jak Berlusconi przejął władzę we Włoszech i jak opowiadał o rządach chadecko-socjalistycznych, to też tam nazwano quasi-audytem i on tam jeszcze ostrzej jechał po tych poprzednikach i też było przedstawienie, które trwało cały dzień.
do późnej nocy. Jak są potyczki w Izbie Gmin między rządzącymi a opozycją, to też jest rodzaj takiego rozliczania, bo tyle, że to jest na bieżąco. No właśnie, ważne jest reagować, prawda? Ten system i to jest na bieżąco i opozycja tam wstają z tych ław i się kłócą i tak dalej. No ale przykład włoski czy francuski, jak się zmieniają rządy socjalistyczne na golistowskie, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Teraz jest zupełnie inna kwestia, co będzie w zawiadomieniach do prokuratury. Bo powiedzmy, że to mieliśmy informację na poziomie dostępnym dla przeciętnego odbiorcy, oglądającego telewizję czy czytającego gazety. Natomiast wszystko zależy od tego, po pierwsze, co się znajdzie w doniesieniach do prokuratury, co jest w części tajnej, która też powinna skutkować albo działaniami służb. Nie ma żadnej służb. Części tajnej. Słyszę, jak jest. To były nie, tylko wystąpienia ministrów. Jeśli minister Kamiński mówi, że składa doniesienie, bo na przykład ABW przekroczyła swoje uprawnienie, to musi być część tajna. Jest część tajna także dotycząca umów handlowych, na przykład w spółkach Skarbu Państwa. To nie są... tajna, czy z definicji się nie dowiemy. Nie, właśnie dlatego mówię, że się ale nie dowiemy. Ale dowiemy się, jeśli będą skutki. Jeśli chyba, doniesienia... że będą przecieki z części tajnej, co jest w Polsce normalne. Jeśli doniesienia do prokuratury będą takie, jak zapowiadano, a nawet więcej, one nie zostaną przed sądy odrzucone, wyśmiane i tak dalej. I tak dalej. No tak, ale nie ma innej weryfikacji. Czy cały czas się kręcimy wokół tego, że to jest wszystko, ma być, będzie, zobaczymy, co będzie. No to po co było robić te imprezy? Po co robić tę imprezę? Było, że, znaczy ja powiem, ja się czuję coraz bardziej wkurzony jako człowiek, który od lat wielu przez Prawo i Sprawiedliwość jest ciągle karmiony opowieściami, że jest jakaś porażająca wiedza, którą gdybyście wiedzieli, to po prostu o Jezu, ale ja jej wam jako wasz prezes nie mogę powiedzieć. Bo to przecież Jarosław Kaczyński to przez całą swoją karierę opowiada. Ciągle słyszę jakieś, co to ma być w raporcie do WSI. Okazuje się, że jest tam guzik o tym, że Daniel Pasent był komuchem. To rzeczywiście potrzebowałem wielkiej weryfikacji, żeby się tego dowiedzieć. Co to jest? No nie ma nic w raporcie, ale co będzie w aneksie do raportu? Co to będzie w zbiorze zastrzeżonym, który właśnie przegłosowano ustawę o IPN-ie, która znowu odwleka to otwarcie, obiecywano otwarcie zbioru zastrzeżonego, gdzie na razie znaleziono akta Jerzego Zelnika. No też powiedzmy, że mnie to nie poraziło. I ja to ja, ale się zastanawiam, ile czasu ludzie się dadzą karmić takimi opowieściami, że zaraz, już za chwileczkę wam pokażemy układ tutaj, układ te synagogi, gdzie siedzi tych 12 mafiozów, prawda, pod ziemną i tam i cały ten. To czekaj, dopuśćmy. Jedno zdanie. Tyle jesteś w polityce, a wykazujesz wyjątkową naiwność. To w ogóle nie za na to tym... mi ludzie płacą. To w imieniu właśnie naiwność wykazywał. To w ogóle nie na tym polega. Chodzi o to, żeby... Jeśli pokażesz nawet nie wiadomo jakie fakty, to ci, którzy je przyjmą do wiadomości, wcale nie będą większą grupą od tych, którzy je odrzucą. A, czyli bez wszystko tego, że właściwie jedno. Nie ma to znaczenia, można się posługiwać równie dobrze nie faktami. Nie, ja też tak uważam. Znaczy, dzisiaj to chyba wyglądało na tej zasadzie, że trzeba było przekonać przekonanych, to znaczy bardziej jeszcze zmobilizować swój elektorat. I to, o czym mówi Jarosław Kaczyński, czyli te kolejne 6 miesięcy, za które będzie kolejny audyt, to będzie takie grillowanie cały czas opozycji, cały czas Platformę. Znaczy utrzymywanie tej partii, ale na bardzo małym poziomie pokazywanie. Oni cały czas nas atakują, a tak naprawdę to oni mają to za sobą, a my tutaj robimy porządek. Więc ja myślę, że tutaj już naprawdę takiej dużej roli nie odgrywają fakty, tylko bardziej oczywiście ta publicystyka, znaczy, która była na samym początku. Jesteśmy wciągnięci w jakąś totalną paranoję, gdzie z jednej strony opozycja wrzeszczy na ulicach przeciwko zabieraniu internetu, chociaż nikt nie zabiera internetu, przeciwko wyprowadzaniu Polski z Unii, chociaż nikt nie wybrał Radza Polski z Unii. I na te idiotyzmy odpowiedzią władzy jest też produkowanie pseudofaktów, żeby gdzieś w ogóle, czyli w ogóle wirtualna rzeczywistość. Mi zabrakło jednej rzeczy w tym wystąpieniu. To znaczy obietnicy takiej solennej, wydaje mi się, że pani premier powinna była złożyć, ale ministrowie poszczególni też, że będzie lepiej. Ja nie słyszałem tego. Słyszeliście to? Nie słyszałem, żeby Dawid Jackiewicz, który zapowiadał, że w
przygotuje ustawę, która uzależni zarobki menadżerów od wielkości spółki i wyników finansowych, żeby on to zrobił. Jego kolega partyjny Wojciech Jasiński, który jest prezesem Orlenu, nie zarabia jakoś drastycznie mniej od poprzednika z Platformy. Więc no, za parę lat kolejna ekipa zrobi audyt. Drastycznie mniej. Nie. Dziennie zarabia tam, jeden zarabia 5500 dziennie, drugi 5100 chyba. To jest drastyczna różnica. Nie. Chyba no jak się przemnoży przez liczbę chyba dni. Trochę jest inaczej. Na stanowisku. Ale to już zostawmy. Nie, ale bo to przecież nie pełni takiej funkcji. Dobrze, ustaliliśmy, Nie ma sposobu na to, żeby pewne rzeczy opisać tak, jak się opisuje po pierwsze w dokumentach audytorskich, a po drugie, żeby to przedstawić prokuratorsko. Dobra, czyli to było dla malutkich, nie dla prokuratorów. Ustaliliśmy, że w KMS-ie rzecz ma wymiar polityczny, to ja się zastanawiam, na czym... Znaczy, Joanna zasugerowała, że to chodziło o przekonywanie przekonanych. To jeśli tak, to może rzeczywiście to może być skuteczne, bo jeżeli rzeczywiście chodziło o to, żeby zmiażdżyć Platformę, żeby ją jakoś w oczach tej milczącej większości Polaków na tyle zdyskredytować, aby zwiększyły się notowania PiSu, czy zmniejszyły się notowania opozycji, to ja nie bardzo widzę, dlaczego ta sama wiedza powtórzona, zagregowana, no uzupełniona pewnymi szczegółami, malowniczym złotym Mercedesem, miałaby zadziałać na Polaków silniej niż na przykład taśmy kelnerskie. Które zadziałały jak zadziałały, ale Platformy nie zabiły. No miała te 20 parę % wyborach. Kropla drąży skałę. Tak, to znaczy im więcej się to powtarza, tym większą dowołuje reakcję. Zresztą sami politycy Platformy, jak się z nimi rozmawia, oni mówią, nas to zabije, tak? Znaczy jeżeli dzisiaj nie będzie jasnego przekazu, jasnych danych, jeżeli ministrowie nie wyjdą, nie pokażą, co mają, to jesteśmy zabici. To znaczy Ewa Kopacz, która też, no ona została z tym sama, mam wrażenie, no bo co, rządziła przez rok, tłumaczy się za 8 lat. Dzisiaj wychodzi. Ale nie ma nic do stracenia. Jest szeregową posłanką odsuniętą przez Schetynę. Co więcej, ona chce coś na tym zyskać. To znaczy myśli, że wtedy pokaże się jako lider, dla tych, jako ten, który broni Platformę. Dzisiaj z drugiej strony ja też tak nie za bardzo widzę Grzegorza Schetynę, przewodniczącego partii, też byłego ministra dwukrotnie, który on się dzisiaj zupełnie odsunął od tego wszystkiego. Ja słyszałam, że on nawet zostawił z tymi ministrami. Mówi, Ewa, tłumacz się, tak? A ja tam sobie będę zajmował się klubami obywatelskimi. No i jest to chyba nie do końca poważne. No ale po co wchodzić w kłopoty? No właśnie, po co wchodzić w kłopoty? Szczególnie, że to on był zdymisjonowany po aferze hazardowej. Ja tego w ogóle nie pojmuję. No przecież Schetyna mógłby akurat właśnie wykorzystać okazję, odciąć się, powiedzieć, były błędy i wypaczenia, zabić Tuska do reszty przy okazji. Nie, zupełnie nie może, dlatego że słyszeliście przecież hasło, że Ewa wróć w gruncie rzeczy, podważające kompetencje przywódcze. To może PiS tak perfidnie zagrał właśnie po to, żeby jeszcze dodatkowo i tak żrącą się wewnętrznie Platformę dodać PiS do tego. PiS zagrał na kilku fortepianach jednocześnie. Zrobił to pospiesznie, przez co momentami te wystąpienia były nieudolne, ale efekt polityczny jest taki. Odwrócenie uwagi od konfliktu wokół Trybunału, danie sobie trochę oddechu, kolejne oskarżenia, można na tym jechać jeszcze przez parę miesięcy. Podjudzenie konfliktu wewnątrz opozycji, która po marszu wcale nie jest bardziej zjednoczona, tylko mniej zjednoczona, i rozgrywanie konfliktów wewnątrz Platformy, który narasta, tak? On nie maleje, tylko narasta. Są wyraźne dwa stronnictwa. Było już na krawędzi noża wyrzucenie przez Schetynę części posłów, których obroniła Kopacz, więc uderzenie w rządy Platformy jest załatwieniem kilku interesów politycznych z punktu widzenia PiSu, ale powtarzam, to jest, zgadzam się z Joanną, sygnał do twardego elektoratu. Należy się zmobilizować, bo to byli złodzieje, trzeba ich pogonić, ale długofalowo to nie pomaga PiSowi w pozyskiwaniu nowych wyborców albo całkowitym zdyskredytowaniu Platformy. To są załatwienie doraźnych interesów. Nie do końca tak jest, ponieważ jak się rozmawia z tak zwanym zwykłym człowiekiem, a miałem parę okazji w ostatnim tygodniu, to ludzie nie śledzą, nie siedzą przed telewizorem. Milion siedzi przed telewizorem i mniej więcej wszystko wie. Natomiast przeciętni ludzie tego nie wiedzą i dla nich ten styl, nawet opisany w dość ogólnikowy sposób, ten styl sprawowania władzy, ta chciwość, to nieliczenie się z niczym, to kolejni ludzie to poznają i robi na nich wrażenie, czyli powoli przyrasta ta grupa, która przyjmuje, ale jaka puenta jest tego wszystkiego. To wszystko jest świetnie, tylko ja oczekuję, że jak za pół roku będzie jakiś audyt ciąg dalszy, to będzie także dotyczył siebie samych, że
wykaże się, jakie patologie nam się zdarzają. Tak było z trąceniem układu. A ty jesteś dopiero na Mariusz Kamiński będzie miał już listę tych, którymi się trzeba zająć, co nie jest takie niemożliwe. Znowu nagrania z hotelu Marriott. No to nieźle wróżysz. Już ma listę tak, którym trzeba się zająć. To nieźle wróżysz. Jak nagrania z hotelu Marriott po raz kolejny i tak powiem. Czerwony punkcik. Znaleziono wreszcie układ. Nie wiem, ale ja mam pytanie i wydaje mi się, że to jest poważne pytanie. Znaczy gdzieś zawsze dotychczas mieliśmy taki moment, że przychodziła nowa ekipa i przez jakiś czas wieszała psy na poprzedniej, prawda? Miller na Busku, PiS na komunistach i tak dalej. Platforma na PiSie, ale gdzieś w tym momencie przychodzi ten moment, kiedy ludzi zaczyna to raczej irytować. To znaczy gdzieś w którymś momencie reakcją jest dobrze, może weźcie, zacznijcie rządzić i zróbcie coś lepiej, a nie w kółko tylko o tym, co tam ci zrobili. I co prawda ten moment przychodził zwykle dość późno, no, tu jest dopiero pół roku, ale ja nie wiem, gdzie on jest i czy przypadkiem PiS go nie przyspiesza taką polityką. No ale sama Platforma sądzi, że i tak już PiS dużo narobił. Narobił z Trybunałem, narobił z gospodarką, także oni pokazują z jednej strony, że oni robią. Tylko od czasu do czasu taki mały pstryczek w stronę Platformy, żeby pokazać, a zobaczcie, co wy zrobiliście przez te lata. Więc ja myślę, że na razie nie będzie takiego efektu znużenia. To będzie jeszcze paliwo przez najbliższe kilka miesięcy. I ja się tak w ogóle zastanawiałam, czy oni nie powinni tego paliwa jednak zostawić, jak ten Tusk wróci do kraju, ale nie wiem, czy się doczekają w końcu, jak on wróci do tego kraju i wtedy dopiero odpalić jakieś armaty. No na razie to chyba rzeczywiście są tylko takie odcinki, które będą serwowane powoli, a może to rzeczywiście jest tak, że to jest paliwo, które będzie do grudnia, czyli do momentu rozwiązania konfliktu w Trybunale Konstytucyjnym i wtedy już PiS przestanie się zajmować Platformą, zacznie się zajmować tylko i wyłącznie sobą. Możemy na to liczyć, ale myślę, że akurat Prawo i Sprawiedliwość będzie cały czas ten konflikt i będzie przypominało o tym, co zrobiła wcześniej Platforma Obywatelska, pokazując tą różnicę. My robimy, raczej nie rozliczając się w ten sposób, co zrobiliśmy złego, ale my zrobiliśmy tyle do tej pory. Zobaczcie, co oni zrobili. Raczej moim zdaniem tak będą te audyty kolejne wybory. Do tego jeszcze PiS poprze Donalda Tuska na drugą kadencję prezydowania. Donald Tusk prowokuje, żeby go nie poprzeć. No ale taki wariant jest rozważany. Właściwie to już to wszystko jest możliwe. To być może, bo rzeczywiście teraz wrażenie jest takie, że Donald Tusk w ogóle nigdy nie rządził, tylko Ewa Kopacz przez te 8 lat rządziła. No. Ja mam wytłumaczenie tego, o czym mówiliśmy wcześniej, inne. Dlaczego teraz i czy to się znuży? O tym decyduje kalendarz. Kalendarz jest taki, że poprzednikom się przykłada przez pierwszy rok i przed wyborami. A w środku jest czas na jakąś aktywność. Dlaczego? Dlatego, żeby cały czas się odcinać i jeszcze nie ma efektów naszych rządów, więc musimy pokazywać, jakie były złe poprzednie, żeby mówić, że te trudności, które przełamujemy, nakładają i opór materii powoduje, że nie wszystko możemy, że opóźniają się nasze obietnice. Możemy zrobić tak szybko, ale potem to siłą rzeczy się wyciszy, bo też elektorat czy wyborcy nie będą tego aż tak bardzo śledzić, więc jest to dość uniwersalny mechanizm, który nie jest wcale też polską specyfiką. Audyt kolejny za pół roku. Aneks do audytu. Ja nie za bardzo mówię szczerze, zupełnie w to wierzę. Myślę, że takich wypowiedzi było wiele. Podobnie jak była zapowiedź puszczania gołąbków pokoju do wizyty papieża Franciszka, więc widzimy, jak wygląda przygotowanie się do wspólnoty duchowej. Porównania z telenowelą niestety są na miejscu. No tak, ale Grzegorz Schetyna ogłosił opozycję totalną i zaczął właściwie udawać, że w gruncie rzeczy Platforma nie rządziła, no bo sam się odciął No ale nie z tego powodu jest audyt, prawda? To nie z tego powodu jest audyt. Właściwie to nie wiadomo i to jest osobny wątek do rozważenia, z jakiego powodu on jest, ale mnie jeszcze bardziej interesuje cały czas to, jak on wpłynie i też jak wpłynęła na stan obecny opozycji, już o tym wspomniałeś, sobotnia manifestacja sprzed tygodnia, znaczy z poprzedniej soboty. To o tym może za chwilę porozmawiamy po przerwie. Ponownie witam w saloniku politycznym Telewizji Republika. Raz jeszcze przypomnę, dzisiaj ze mną Joanna Miziołek, Stanisław Janecki i Andrzej Stankiewicz.
Podobno to jest wiadomość z prasy niezwiązanej, czy niepostrzeganej jako związana z Prawem i Sprawiedliwością. Około 2 milionów złotych wydała Platforma na marsz przeciwko, jak on się tam nazywał, Razem w Europie, nie, Jesteśmy i Będziemy w Europie, razem z akcją billboardową, która z tym była podłączona. I zastanawiam się, czy nie są to wyrzucone w błoto pieniądze, bo mam wrażenie, że mimo, że no, bardzo dużo ludzi udało się zorganizować na tym marszu, niewątpliwie jak na Polskę był to bardzo duży marsz, to sytuacja opozycji po nim wydaje się gorsza niż przed tym sukcesem. Jedno zdanie żartobliwe, żeby wam się lepiej dyskutowało, za jakieś 300 milionów lat dryf kontynentalny spowoduje, że się przesuniemy z Europy, ale wszyscy i tam gdzieś do Ameryki dołączymy. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Ja myślę, że bardziej po prostu pogorszyły się nastroje niż ta cała sytuacja opozycji, no szczególnie no to, co było pokazane, ten Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna. Z jednej strony to miało być takie wielkie połączenie, z drugiej strony, kiedy Ryszard Petru powiedział o tych wspólnych listach, no Grzegorz Schetyna zminął, jakby właśnie przegryzł cytrynę. Czy później w tych wszystkich mediach było to widać? Było to widać. On był zły, delikatnie rzecz ujmując, do kolejnych polityków dzwonił, którzy powtarzali to, że trzeba się skonsolidować z pretensjami podobno, więc tego nie wygrał. Znaczy, Platforma wydała miliony, a tak naprawdę rozegrał go Ryszard Petru. Nie wiem, czy ma takich dobrych doradców, że tak dobrze to zrobił. Ja tam słyszałam o mnóstwie przepychanek, które były na tej sali, że Piotr Borys w ogóle nie chciał, żeby Ryszard Petru wchodził, przemawiał, co tam się działo. Z drugiej strony ta Ewa Kopacz, która wyskoczyła raptem. Ludzie, którzy zaczęli ją podnosić. Później te wszystkie zdjęcia, które do mediów się dostały. Ja rozumiem, że to też zwolennicy Ewy Kopacz zaczęli bardziej rozprowadzać, że zobaczcie, tutaj Ewa Kopacz, robią z nią zdjęcia, chcą, żeby była znowu liderem. Tam się pojawiły jakieś spiskowe teorie, że to działacze specjalnie nakłonieni zaczęli to robić. Więc ta opozycja jeszcze bardziej po tym marszu, trochę wewnętrznie, tak? Mam wrażenie, że przede wszystkim Platforma się podzieliła. Te nastroje no, nie były za dobre, chociaż no, ta sama też informacja tego Roberta Kropiwnickiego, który szedł na tym czele marszu, no, mnie trochę też rozbawiła w tym wszystkim, no bo autor tej poprawki o Trybunale Konstytucyjnym idzie w ramię w ramię. W minionym tygodniu była pierwsza rocznica tej poprawki. No właśnie, więc no to... Czcimy rocznicę? Więc trochę ta hipokryzja, no tutaj nie ma granic. Oni pokazują, że dobra, bronimy tej demokracji, no ale my nic złego nie zrobiliśmy. Absolutnie. Ale jak mówiłaś o tym rzeczywiście zabawnym starciu Ryszarda Petru z Grzegorzem Schetyną, to mi się przypomniała taka inna manifestacja, z której być może właśnie tutaj Ryszard Petru wziął wzór. Nie wiem, czy pamiętam, ja już nie pamiętam, co to było konkretnie, Zbigniew Ziobro i Jarosław Kaczyński, który prawie Zbigniewie, wróć, bądźmy razem. Zbigniew dostał drgawek. W tłum go wybuchł. I wrócił. Pamiętacie to wszystko. Tak. Więc być wróć może po prostu... Być może no, nauczył się. Platforma była skazana na wyrzucenie tych 2 milionów w błoto z prostego powodu. Grzegorz Schetyna musi udowodnić, że jest liderem, który rządzi faktycznie. Po drugie, że Platforma jest wciąż największą siłą, że nie przykrywa ich KOD, który jest niepoliczalny, i nie przykrywa ich Nowoczesna, która ma 2600 członków. Przepraszam, KOD jest policzalny. Jak osiągnął 5 tysięcy ludzi w ciągu kilku tygodni na grupie otwartej na Facebooku, tak dotąd ma te 50 parę tysięcy. Ale to nie znaczy, że... jak osiągnął 220 tysięcy lajków, tak ma 220 tysięcy lajków. To nie jest 220 tysięcy lajków na fejsie, to nie jest dużo. Ja mam sam w pojedynkę 60 tysięcy. Jakie wpływy miałby KOD, gdyby się zamienił w jakieś ciało polityczne, przed czym przestrzegali na przykład KOD prezydenci? Nie jest ciałem politycznym, to dlaczego wszedł w koalicję z partiami politycznymi? Nie, no to jest oczywiste. No przecież to są takie... Wolność, równość, demokracja. To są zabawy semantyczne, przecież nie traktujemy tego... Ja bym tego nie traktował jak zabawy. To jest proces jednoczenia się antypisu. Przypomnijcie sobie proces jednoczenia się lewicy, wcześniej proces jednoczenia się prawicy, a wcześniej proces jednoczenia się Ruchu Ludowego. Nie ma żadnego jednoczenia. To jest hura optymizm na kanwie tego, że chciano podkreślić, jakim wielkim sukcesem był marsz. Natomiast wszyscy mają rozbieżne interesy, które polegają na tym, że wszyscy chcą wykorzystać KOD, a KOD chce wykorzystać partię, czyli partie chcą wykorzystać. Wszyscy są przeciw Platformie jako establishmentowi, który rządził przez 8 lat, więc ma najbardziej za kołnierzem i najwięcej grzechów. I
wewnętrznie wszyscy z wszystkimi o wpływy i o to, czyim kosztem ktoś się utuczy. No bo przecież jest oczywiste, że Nowoczesna może wyłącznie wyjechać na odebraniu wpływów i poparcia Platformie. Dlatego tak to się dzieje i dlatego Schetyna jest w gruncie rzeczy bezradny i trochę dryfuje na tym morzu, którego niesie, no bo co ma zrobić? Jak to nie ma zjednoczenia żadnego? Ja nie mówię, że będzie zjednoczenie, ale celowo odwołałem się do konwentu Świętej Katarzyny. I do Ruchu Ludowego. Nie wiem, jak do Ruchu Ludowego. Nie to wiem, nie jest najlepsze przypadki. Ale to jest, nawet na gorszym etapie. Było 5 PSL i jest został, jeden. Został ZSL. To jest na gorszym etapie niż konwent Świętej Katarzyny. Ja się zastanawiam, bo mamy jeszcze. Nie zgadzam się z tobą, bo są pieniądze, wiesz? To jest zasadnicza różnica. Jest czynnik pieniądze, ma Platforma Obywatelska. I Nowoczesna. I Nowoczesna trochę mniej, natomiast jest jeden czynnik parapolityczny, który prze do zjednoczenia, bardzo zabawny oczywiście, myślę o Gazecie Wyborczej, która bardzo chce zjednoczyć pod swoimi auspicjami, czyli pod tym swoim kodem wszystkie te partie i taki zamieściła sondaż. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. A to dlatego Michnik szedł w tym marszu. Możliwe. I przyjechał specjalnie z Ameryki. Nie wiem, czy niósł ten kotylion taki odwrócony, jak Bronisław Komorowski, czyli indonezyjski, z białym na zewnątrz. Natomiast nie wiem, czy wczytaliście się w ten sondaż, który Gazeta Wyborcza zamówiła, w ten nasie dała na pierwszej stronie. To były dwa sondaże. Jeden normalny partyjny, drugi, a co by było, gdyby istniała koalicja PO, Nowoczesna, Lewica, prawda, taka antypisowska. I z tych sondaży wynikało, że gdyby partie antypisu występowały razem, to pomijając, że dostają chyba mniej głosów niż każda niezliczona osobno, to te 6% głosów zostaje przepchnięte na prawo od PiSu. Bo w obu sondażach PiS miał tyle samo, 33-34. Natomiast jeżeli powstaje koalicja wszystkich przeciwko PiSowi, to Kukiz ma nie 9, tylko 13, a Korwin ma nie 4, tylko 6 i wchodzi do Sejmu. I to jest coś, co mnie w tym zaskoczyło. Wiesz co, ja traktuję takie sondaże po pierwsze jako zabawę, a nie poważne uprawianie polityki. Do wyborów. Po drugie, rzeczywiście 3,5 roku do polityki. Nie. Prawica się jednoczyła w konwencie Świętej Katarzyny tak skutecznie, aż zjednoczył ich Leszek Miller aferą Rwina tak naprawdę. I powstały dwa duże bloki i tyle. Więc jest bardzo trudno w tej chwili wróżyć z fusów. Jest masa generałów. Jest masa generałów, zdecydowanie za dużo generałów, a trochę za mało ludzi do pracy po stronie opozycji, bo jest oczywiście kot, którego główną twarzą jest Mateusz Kijowski, no ale wrócił Bronisław Komorowski, rok od klęski, wrócił na marszu występując po raz pierwszy publicznie. Jest oczywiście Ewa Kopacz, którą widzimy, próbuje odrobić swoją pozycję, jest Grzegorz Schetyna, jest Ryszard Petru, tych mniejszych w ogóle nie liczę, no ale Adam Michnik, jeżeli chce być takim policymakerem, to raczej z drugiego szeregu. Powiem tak, jest 4 czerwca, kiedy KOT robi kolejne eventy, kolejne wydarzenia w związku z rocznicą przystąpienia do Unii, a nie upadkiem rządu Jana Olszewskiego, nie będzie tam już Platformy i nie będzie jej pieniędzy. Więc widać, że jest podział. Były emocje już wcześniej, bo Platforma promowała ten marsz jako swój marsz. Dlatego tyle wydała na billboardy. Oto KOT miał pretensje, oto Nowoczesna miała pretensje. Na samym marszu były docinki. Na samym marszu były docinki pod adresem Platformy o to, że jej nieudolne rządy doprowadziły do władzy PiS. Więc ta jedność jest oparta wyłącznie na nienawiści do Kaczyńskiego. Tylko na dłuższą metę to jest słabe spoiwo. I zgadzam się, że wbrew temu, co powiedział Mateusz Kijowski, co mówił wielokrotnie, KOT idzie do polityki, bo tworzenie koalicji, jakiejś czapy nad partiami, ale tak naprawdę koalicji politycznej, powoduje, że część działaczy KOT-u pewnie na czele z nim będzie kandydować z list. A Grzegorz Schetyna, który lata całe upokarzany czekał na swoją szansę, nie chce teraz tej szansy oddać i dlatego tak ostro walczy o przywództwo i w partii, i o niewchodzenie do tej koalicji. Została nam minuta, którą chce dać Joannie na spuentowanie tej całej zabawnej sytuacji. Ja tylko ostatnio zauważyłam komentarz Mateusz Kijowski, który mówił, że KOT się nie stanie ruchem politycznym, to zaraz jeden ze znanych publicystów skontrował, że on nie rządzi jednoosobowo, więc że się stanie w końcu. Więc ja rozumiem, że kolejny generał, który się pojawił dzisiaj. Natomiast ja myślę, że w ogóle też ta Gazeta Wyborcza, która z jednej strony chce skonsolidowania tego środowiska, z drugiej strony, nie wiem, czy wy zauważyliście tą dosyć mocną krytykę Grzegorza Schetyny pod adresem Gazety Wyborczej. Właśnie między innymi za tą konsolidację. To znaczy, i vice versa. I vice versa, dokładnie. A nawet więc vice tutaj versa. Już jest dosyć duży spór z tym, że politykom Platformy to skrytykowanie się bardzo nie podobało, bo mówią, to jest środowisko, które przez lata nas podtrzymywało. Co mogę zadać jedno zdanie na koniec, jako puentę? Jeżeli Gazeta Wyborcza realnie myśli o zmianie systemu władzy w Polsce, to powinna głaskać
Andrzeja Dudę. Po tym jeżeli, niestety druga część zdania była już czystym teoretyzowaniem. Dziękuję serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Joanna Miziołek, Stanisław Janecki, Andrzej Stankiewicz i ja, Rafał Ziemkiewicz, zapraszam do saloniku politycznego za tydzień o stałej porze.